Przenieśmy się teraz w bardzo odległe czasy. Jest to ten moment w tej historii, w którym Bóg rozpoczął realizację swojej obietnicy danej Abrahamowi i Izakowi o licznym potomstwie, które z nich powstanie. Oto Jakub, wnuk Abrahama, syn Izaaka. Jakub, który otrzymał imię Izrael i miał 12 synów, którzy dali początek 12 pokoleniom narodu wybranego. תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוחך, תן בי את כוח. Monika, powiedz mi, bo ty byłaś narratorem tutaj tego dzisiejszego wydarzenia. Tak, oczywiście. No i stresowałaś się, czy co czułaś przed, czy w trakcie? Szczerze, lekka trema była przed, w momencie wyjścia poczułam spokój. Jest to dosyć miłe doświadczenie. Jestem szczerze zadowolona. Czyli jesteś dumna z siebie teraz po... Czy, nie wiem, czy dumna, ale, ale cieszę się i jestem zadowolona. Chcemy więcej, ciebie. Drogi nasz Rubenie, czy chciałbyś powiedzieć, co czujesz po przedstawieniu? Było dobrze, nie miałem tremy na szczęście. Nie stresowałeś się przed? Nie. Jestem dumny z siebie, że jakoś to wyszło. To jaki spokój? Spokój. Radość? Ta radość. Dumę? Dumę. Dziękujemy, że się odważyłeś. Że się odważyłem i to. I żeście nas wspierały. Dziękuję. I polecam się na przyszłość. Na pewno skorzystamy. Nie ma sprawy. Patryk, bo ty występowałeś teraz właśnie na Eucharystii w tym przedstawieniu i chciałam się ciebie zapytać, jakie masz odczucia? Odczucia takie, że bez stresu. Dopiero jak zobaczyłem kolegów, zacząłem się stresować, ale to było pod koniec i dałem radę. No a teraz na przykład jak się z tym czujesz, że wystąpiłeś? Nie wiem, jesteś dumny z siebie, czy właśnie jakiś zawiedziony sobą? Tak. Co teraz? Tak, jestem dumny i z koleżanek, kolegów. Jestem bardzo naprawdę dumny. A z siebie samego? Nie wiem jak wyszedłem, mam nadzieję, że to ocenią koledzy i koleżanki. My jesteśmy dumni z siebie, okay. Po prostu. Dziękuję bardzo. Powiedz.